Nasz pressbook dziennikarski mówi tak, seksowna, tajemnicza, tak mówi? Drapieżna. Tak mówi? Tak mówi nasz pressbook. I Ania, no z takich ról cię znamy. Znowu po prostu, wiesz, lwica, która po prostu podbija serca tutaj wszystkie. Nie masz dosyć, że po prostu ciągle jest takie, ta łatka seksowna do ciebie tutaj przylgnięta? Tutaj jeszcze, nie wiem, 15-20 lat, chociaż jak patrzę na Ewę Kasprzyk, to może jednak trochę dłużej. Nie, ja z przyjemnością zagrałabym coś innego, w sensie zupełnie... teraz cokolwiek nie powiem, nie chcę mówić, że wbrew warunkom. Chociaż z drugiej strony, co tam. No pewnie. Chętnie zagrałabym mniszkę. Byłoby to dla mnie bardzo interesujące wyzwanie, zagrać skromną, więc jak ktoś chce mnie obsadzić w roli skromnej mniszki właśnie okutanej, to ja poproszę, to ja się zgłaszam. Natomiast no dostałam tę propozycję i ona mnie bardzo ucieszyła, bo to jest bardzo dobry scenariusz. Są absolutnie kultowi, fantastyczni aktorzy, którzy wykonują swoją pracę nie tylko w sposób bardzo dobry, ale oni nas wprowadzają w taki świat i po prostu tryskają, znaczy ja śmieję się, oni nie tyle tryskają poczuciem humoru, ile ja się śmieję ich oglądając. W przypadku pozostałych dwóch części ja też odpoczywałam, ja się relaksowałam oglądając to. Spotkanie z panią Błęcką-Kolską, czy z Ewą Kasprzyk na planie, czy z goździkami, ja poczytuję sobie jako wyróżnienie i zaszczyt. W związku z czym absolutnie trzymam kciuki za to, żeby ta trzecia część sprostała, ale nie tylko, żebyście się ludzie wy dobrze bawili, bo bardzo nam na tym zależy. Więc pędźcie do kina 25 stycznia i później. I mam nadzieję, że po prostu spędzicie bardzo dobrze ten czas.